jest program Gospodarka w kwarantannie. Paweł Pezdan, dzień dobry. Dziś zajęcia przy tablicy, a tematem zajęć, proszę spojrzeć, powrót do szkoły. No właśnie, jaki będzie? Nie tylko pierwszy dzień w szkole, ale cały rok szkolny, pytają uczniowie, rodzice i nauczyciele. Przynajmniej na część tych pytań postaramy się dziś odpowiedzieć. Zapraszam. Na początek polskie szkoły w liczbach. Proszę spojrzeć, do szkół podstawowych i średnich, publicznych i prywatnych uczęszcza 4,5 miliona uczniów. Pracuje w nich 700 tysięcy nauczycieli. Już dawno oczekiwanie na pierwszy dzwonek nie było tak wyjątkowe zarówno dla uczniów, jak i dla nauczycieli. To już ostatnie dni wakacji. Na to był słyszeć pierwszy dzwonek. Dzieci czekały bardzo długo. Wreszcie po wielu miesiącach spotkają się w szkole. Teraz dyrektorzy wraz z sanepidem dopracowują ostatnie szczegóły tak, by zajęcia były bezpieczne. Jednak niewykluczone, że scenariusz zdalnego nauczania może wrócić. Na to muszą się przygotować zarówno dzieci, jak też rodzice. Chciał powrócić do normalnej szkoły, nie do zdalnej. To już ostatnie przed rokiem szkolnym spotkanie organów prowadzących, dyrektorów szkół oraz sanepidu. W Kielcach ujednolicono procedury związane m.in. z rozpoczęciem roku. Jest tutaj propozycja, by odbyło się ono zdalnie, jedynie w przypadku klas pierwszych i klas obecnych trzecich, które przejdą na czwarty poziom, odbyły się na terenie placówki. Sama nauka rozpocznie się tak jak w latach poprzednich, w klasach. Uczulamy dyrektorów szkół na to, żeby zachować wszelkie środki bezpieczeństwa, higiena, dezynfekcja rąk, ograniczenie kontaktów. Jednak i to może się zmienić, jeśli sanepid zakwalifikuje miasto lub powiat do strefy żółtej lub czerwonej. Dyrektor będzie musiał być w stałym kontakcie z państwowym powiatowym inspektorem sanitarnym, który będzie analizował sytuację na danym terenie i indywidualnie rozpatrywał sytuację dla każdej ze szkół. Możliwe jest także wprowadzenie zajęć hybrydowych, okresowo nauki zdalnej dla części klas, stacjonarnej dla pozostałych. By ułatwić taką formę pracy i umożliwić uczniom stały kontakt z nauczycielem, miasto Kielce ma wyposażyć wszystkie szkoły w sprzęt komputerowy i kamery. Jest to bardzo istotne, żeby nauczyciel kontaktował się również wizyjnie z uczniem, żeby uczniowie mogli odpowiadać na pytania, żeby była reakcja. Dodatkowo teraz placówki mają korzystać z jednej bezpłatnej platformy do komunikacji. Uczeń, logując się przez stronę www, dostanie dostęp do tej platformy. Kurator oświaty zachęca również do korzystania z platformy edukacyjnej e-podręczniki. Tam materiały dydaktyczne znajdą nauczyciele oraz uczniowie. Gościem programu jest Stanisław Kłak, prezes Okręgu Podkarpackiego Związku Nauczycielstwa Polskiego. Dzień dobry. Dzień dobry, witam wszystkich. 1 września zabrzmi pierwszy dzwonek, wejdziemy do szkoły i będziemy się uczyć. To ja bym dodał jeszcze po wstępnej rozmowie z panem, że będziemy się uczyć, jak uczyć po nowemu, prawda? Zgadza się, jest to nowa sytuacja, jeżeli chodzi o zdalnym nauczaniu. Uczniowie przychodzą 1 września na rozpoczęcie roku szkolnego i będziemy kontynuować nauczanie stacjonarne. Będzie zupełnie nowa sytuacja. Całkiem... Mieliśmy z czymś takim doświadczenia do tej pory. Pandemia wywołała nowy stan w szkole i tutaj znaki zapytania mają dyrektorzy szkół, kuratorium, nauczyciele, uczniowie i na końcu pewnie też rodzice. Rodzice szczególnie, bo rodzice oczekiwali tego, żeby młodzież wróciła do szkoły. Z badań ankietowych, które myśmy przeprowadzili na Podkarpaciu, na pewno te dane będą podobne w kraju. Że ponad, chcemy wrócić do tak, szkoły. Tak, że ponad 68% nauczycieli chce powrotu od 1 września do szkoły. Praca zdalna nie była pracą łatwą, była czasochłonną pracą, była to nowa forma nauczania. Różnie to mówią, nowa forma, metoda nauczania. Myśmy się wszyscy uczyli, nauczyciele, rodzice, uczniowie, jak to zdalne nauczanie prowadzić. Ocena jest różna. Z badań ankietowych wynika, że nauczyciele poświęcali 2 razy więcej czasu na nauczanie zdalne niż na nauczanie stacjonarne. Dlatego ta tęsknota za szkołą jest ze strony rodziców i ze strony uczniów, a szczególnie ze strony uczniów. 1 września ten moment, wchodzimy do szkoły. Jakie są te najważniejsze wytyczne Ministerstwa Edukacji? Wytyczne powiązane oczywiście z wytycznymi sanepidu. Dużo tego jest, ale najważniejsze rzeczy?
Na pewno szkoła musi być przygotowana pod względem higieniczno-sanitarnym, czyli znaczy? zabezpieczenie, środki dezynfekujące, termometr. Tutaj nie mówimy o maseczkach, nie mówimy o przyłbicach, ponieważ minister edukacji narodowej z głównym inspektorem sanitarnym wytycznych wskazał, że o tym będzie decydował dyrektor, czy zastosować w szkole Czyli maski. Jeśli mniej uczniów, czyli dystans wystarczy, jeśli ten ścisk na korytarzach czy w salach większy, to wtedy na pewno maseczki. Tak, zgadza się, że będzie musiał zdecydować dyrektor, żeby te maseczki prowadzić. A chcę powiedzieć jeszcze jednej rzeczy, bo to wynika z rozporządzenia ministra edukacji narodowej z wytycznych. Dyrektorzy będą musieli dostosować szkoły do tej nowej formy BUMY, to co pan redaktor wspomniał, o zdalnym nauczaniu do formy stacjonarnej, w szczególnym sytuacji, jak jest koronawirus. I w tym układzie musi być przygotowany regulamin, który będzie określał całe procedury związane z prowadzeniem stacjonarnego kształcenia, nauczania uczniów w okresie pandemii. Do rozmowy za chwilę wrócimy i teraz, proszę Państwa, sprawdźmy, ile nas kosztuje wyprawka szkolna, bo do długopisu, ołówka, piórnika, zeszytu i książki trzeba będzie na pewno dołożyć płyn do dezynfekcji rąk, a na pewno maseczki. Wyprawkę szkolną zaczynamy od skompletowania podręczników. Dla uczniów szkół podstawowych są one bezpłatne, otrzymają je w swoich szkołach, ale licealiści muszą je kupić sami. I to już jest spory wydatek. Od 400 do 700 zł z językami. To wszystko zależy od tego, jakie są wymagania nauczyciela. Czy jest potrzebny zbiór zadań i ćwiczenia, czy nie. Jeśli nie, no to to jest ten najtańszy, najprostszy zestaw, około 400 zł. A to dopiero początek długiej listy szkolnych wydatków. Plecak, piórnik, flamastry, zeszyty. Wybór jest ogromny, ceny zróżnicowane. 2,50 i 6,50. Różnica jest w firmie i w jakości. Średni koszt zakupu w tym olsztyńskim sklepie papierniczym przekracza 100 zł. Rodzice nie zwracają uwagi na ceny, tylko biorą to, co jest faktycznie potrzebne. Przedział cenowy u nas też jest różny. Są i tańsze rzeczy, i droższe rzeczy. I wszystko ma swój popyt, wszystko idzie. Przedsiębiorcy przewidują, że największy ruch dopiero przed nimi. Większość klientów z zakupami czeka do ostatniej chwili. Mamy sytuację trochę skomplikowaną, bo klienci zachowują się w ten sposób, że część kupuje produkty już teraz, a część czeka, być może licząc, że rok szkolny nie ruszy. Albo nauka będzie w systemie zdalnym. Duże zainteresowanie sprzętem elektronicznym w tym czasie notują sieci handlowe. Popularnością cieszą się drukarki, akcesoria do wideokonferencji, kamerki lub zestawy słuchawkowe. Na akcesoria jest to wydatek rzędu kilkuset złotych. Laptopa, który spełni wymagania uczniów, kupimy już od 1400 zł. Natomiast za smartfona zapłacimy od kilkuset złotych do nawet kilku tysięcy. We wrześniu uczniowie do plecaków włożą nie tylko książki i zeszyty, ale także maseczki lub przyłbice. To nowy gadżet, który będzie obowiązkowy na szkolnym korytarzu. Coraz więcej klientów o to pyta. Tak? Mamy przyłbice pełne, mamy przyłbice połowicze, takie jak teraz obecnie, którą mam na sobie. Jest to przyłbica mini. Jak widać, nie zakrywa moich ust, czyli jeżeli chodzi o szkołę, jeżeli chodzi o nauczycieli, jak również o uczniów, jak najbardziej będzie to najlepsza forma do ochrony. Przyłbice to koszt rzędu 20-40 zł. Maseczki można kupić już za kilka złotych. Wracamy do naszej rozmowy. Zapytam teraz o Podkarpacie, a dokładnie o wytyczne podkarpackiego inspektora sanitarnego. Przyłbice, nie tyle maseczki, co przyłbice, czyli te szybki plastikowe, będą obowiązkowe w szkołach. Dla wszystkich uczniów? Z tego, co wynika, co stwierdził podkarpacki kurator i wojewódzki inspektor sanitarny, na pewno tak. One będą wprowadzone. Wydaje mi się, jest to słuszna decyzja, żeby przyłbice były, bo maseczka jest utrudnieniem w nauczaniu, także w trakcie wypowiedzi uczniów. To trzeba od razu dodać, że nie mówimy tylko o przerwie między lekcjami, tylko o przyłbicach używanych podczas zajęć. Mam nadzieję, że one nie będą wykorzystywane także w trakcie zajęć. To już zobaczymy, jak będzie to, co pan redaktor wcześniej wspomniał odnośnie zagęszczenia uczniów, ile uczniów będzie w klasie, ale na pewno te przyłbice będą wykorzystane. O tym będzie decydował dyrektor, ale te przyłbice do szkół się prowadzą. Szkoła musi zapewnić bezpieczeństwo i tutaj musi być duża rozwaga także rodziców. Rodzice muszą zwrócić na tą szczególną uwagę, żeby odpowiednio informować szkoły o tym, czy dziecko jest chore, czy nie jest chore. Po drugie,
jeżeli nawet mówimy o Podkarpaciu, prowadzone są te przyłbice, żeby jednak te przyłbice kupić dzieciom, dać i żeby dzieci tymi przyłbicami do szkoły przychodziły, bo to jest dla dobra dzieci i samych rodziców. Czy jakieś lekcje dodatkowe w szkołach, bo rodzice, którzy mają dzieci w klasach początkowych, pierwsza, druga, trzecia klasa, tam było zawsze mnóstwo zajęć. Zajęcia szachy, gitara, czy judo. Tych wytycznych też jest pomowa. Czy to będzie w szkole, czy to będzie na razie wycofane? Będzie to prowadzone w szkole, na takich samych zasadach jak zajęcia lekcyjne. Będą te same obostrzenia panowały, tak jak na normalnych zajęciach lekcyjnych. To już będzie zadanie dla dyrektora. Chcę powiedzieć, że to, co dotyczy stacjonarnego nauczania, spada na głowę dyrektora. Za to wszystko odpowiada dyrektor. Za warunki higieniczne, na bezpieczeństwo w szkole będzie odpowiadał dyrektor. I dyrektor musi zorganizować tak te zajęcia stacjonarne w szkole, żeby było bezpiecznie. Bardzo dziękuję za rozmowę. Stanisław Kłak, prezes Okręgu Podkarpackiego Związku Nauczycielstwa Polskiego. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Czas na stały punkt programu. Pytanie do eksperta. Czy pracownik może podjąć pracę zarobkową w czasie pozostawania na urlopie wychowawczym? W czasie pozostawania na urlopie wychowawczym pracownik może podjąć pracę zarobkową zarówno u dotychczasowego pracodawcy, jak i nowego pracodawcy. Może podjąć szkolenie, może podjąć naukę. Wszystko pod warunkiem, że nie będzie to kolidowało z samodzielną opieką nad dzieckiem. To prawie wszystko, a tym, którzy już przygotowują plecaki szkolne, życzymy samych szóstek. A propos stopni, także tego ważnego wyniku, może najważniejszego, czyli 36,6. Dużo zdrowia. Do zobaczenia.